Witajcie, dzisiaj jest niedziela, mam chwilę czasu i nagrywam dla Was taki haul zakupowy z ostatniego czasu. Będą kosmetyki, będzie Sephora, będzie Pandora i będzie Luisa Viaroma. Już od tego zaczniemy, bo chwilę mi zajmie, żeby to otworzyć. I słuchajcie, chciałam nagrać taki haul w oldschoolowym, już się troszeczkę odsunę, w takim oldschoolowym, YouTube'owym stylu. Już Wam w którymś vlogu o tym wspominałam, że tęsknię za takimi haulami, gdzie dziewczyny siadały i pokazywały różne rzeczy zebrane z ostatniego czasu. Pamiętam, że wtedy właśnie też się pokazywały takie większe zakupy i mniejsze i różne pierdoły i tak sobie postanowiłam, że właśnie, no ja często różne rzeczy jakieś kupuję, ale niekoniecznie Wam pokazuję, albo gdzieś tam tylko wspominam we vlogach i pomyślałam, że może fajnie by było właśnie nagrać taki haul. Nie wiem, czy Wam się spodoba, ale dzisiaj będzie taki film. I tutaj mamy Luisa Viaroma, pudełeczko. Jak zwykle pięknie zapakowane. I słuchajcie, to jest rzecz, którą ja sobie zamówiłam za punkty. Już Wam wspominałam o tym, że z tych wszystkich stron z takimi luksusowymi ubraniami czy dodatkami najbardziej lubię Luisa Viaroma ze względu na to, że oni mają taki program, że zbieracie punkty i potem po uzyskaniu, po wydaniu po prostu jakiejś kwoty i po uzbieraniu punktów możecie je wymienić na po prostu pieniądze, które przeznaczacie na zakupy u nich. I to jest super, bo ja tą rzecz, którą Wam teraz pokażę, po prostu sobie uzbierałam i dopłaciłam chyba 200 zł. Tylko, a mam ją po prostu za darmo. Natomiast niestety Luisa Viaroma ma ten problem, że ma bardzo mały wybór rzeczy. Niestety. Farfetch ma dużo większy. No jeżeli chodzi o jakby selekcję, o asortyment, to nie jest tak super. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o tą rzecz, którą Wam zaraz pokażę, czyli balmę, jest spoko i wybrałam sobie, już Wam pokazuję, drugi t-shirt z balmę. Ja już mam jeden, zielony, o tutaj jak są te guziki świeżo zapakowane, zobaczcie. Przepiękne są. Ja uwielbiam guziki. Kocham guziki i przepiękne są te guziki. Ja już mam taki t-shirt identyczny, tylko w kolorze takiej zgniłej zieleni ze złotym napisem i ze złotymi guzikami. Bardzo go lubię. Jest naprawdę świetnej jakości. I super mi się sprawdził, więc pomyślałam, że teraz na lato taki jasny róż. Ja mam też polówkę z Lacoste w takim kolorze takiego jasnego różu na lato i bardzo lubię, zresztą o, jak możecie zobaczyć, to jest gałgan, którego zrobiliśmy w tym kolorze. Ja koniecznie chciałam ten kolor właśnie teraz na lato, bo to super wygląda do białych spodni, do białych rurek, do takich bladoniebieskich shortów czy jeansów i no ja uważam, że teraz może jeszcze jestem blada, ale i tak to mi się podoba, i tak to spoko wygląda, natomiast do opalenizny to wygląda cudownie i no i tak, pomyślałam, że sobie właśnie, ponieważ uzbierałam trochę tych punktów, a one też mają jakby taki termin ważności, że trzeba je wydać do kiedyś, więc po prostu sobie zamówiłam ten t-shirt i będę go miała na lato. Bardzo, bardzo jestem z tego zielonego zadowolona, ładnie się pierze, nic się z nim nie dzieje, więc o, no i widzicie, to jest w sumie, oj, sorry, nie wyłączyłam dźwięku, w sumie prawie identyczny kolor jak naszego gałgana, wyłączę tylko dźwięk. Teraz czas na Pandorę. Zamówiłam trzy rzeczy, bo na stronie Pandory była taka promocja: kup dwie rzeczy, a trzecią masz za grosz, więc a zdecydowałam się na to, ponieważ potrzebowałam dodatkową bransoletkę, bo moja Pandora, już Wam pokazuję, ona tutaj leży, wygląda tak. Ja pamiętam, jak Wam mówiłam chyba 4 czy 5 lat temu, że kupiłam ten charm z taki, o, z tym słonikiem. Nie wiem, czy to zobaczycie, bo aparat tych charmsów nie chcę za bardzo ostrzyć.
Ale pamiętam, że będąc na Teneryfie, kupiłam sobie tą sztywną taką bransoletkę i tego słonika i sobie wtedy powiedziałam, że to będzie mój jedyny charm z tym słonikiem, że w ogóle to zbieranie tych charmsów to mnie nie za bardzo interesuje i ja będę miała tylko jednego i pamiętam, że część z Was mi pisała, zobaczysz, będziesz zbierać, a ja nie, 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 ja się nie dam namówić. Tadam! Fakt też jest taki, że większość z tego dostałam. Tak naprawdę... Tak naprawdę... To czekajcie, to dostałam, to dostałam, to dostałam, to dostałam, to dostałam. Domek chyba sama sobie kupiłam. Łabędzia dostałam, słonia dostałam. Do tego słonia sobie sama kupiłam. I aparat sobie sama, tak, a resztę dostałam. Resztę dostałam charmsów. Więc w sumie powiedzmy, że się to sprawdziło. No w każdym razie, kiedy kupowałam tą bransoletkę, pani mnie namówiła na ciaśniejszą, bo mówi, że one się rozciągają w ogóle. Mi się ta bransoletka nie rozciągnęła, albo rozciągnęła się naprawdę minimalnie, bo ja nie widzę różnicy. Natomiast teraz, kiedy po prostu ma tyle charmsów, no to też wiadomo, że ten obwód się tutaj zmienił. I jest mi po prostu niewygodnie i potrzebuję drugą bransoletkę, bo no jest mi niewygodnie no nosić to, po prostu. Muszę zdjąć trochę tych charmsów i tyle. Więc biorąc pod uwagę, że była promocja, a ja chciałam mamie kupić charms, który Wam pokazywałam ostatnio we vlogu, to stwierdziłam, że od razu sobie zamówię bransoletkę. I jest jakaś nowa seria, może ja Wam tak pokażę, może to będzie lepiej widać. To jest taka bransoletka, no tutaj chyba ten łańcuszek ma taki standardowy, natomiast tutaj ma taką kłódkę w kształcie serduszka. Ona się jakoś tak ciekawie rozpina. Tu się chyba coś naciska, już nie pamiętam, Tomek mi to pokazywał, bo nie mogłam tego... A nie, to się chyba naciskało. Wtedy tu się otwierało, nie wiem, słuchajcie, nie będę się teraz z tym męczyć tutaj pół godziny, żeby to wykminić. W każdym razie, o, tak wygląda ta bransoletka. I sobie po prostu część charmsów na nią nałożę. Bardzo ładnie ona wygląda. Tutaj po prostu ta kłódeczka fajnie też wygląda jak zwisa, więc będę sobie nosiła dwie te Pandory. Jak wiecie, ja ich nie zdejmuję do mycia, do kąpieli, noszę je non-stop. Mam już tyle lat, nic się z nimi nie dzieje. Jakbym miała to, wiecie, zdejmować i zapinać co wieczór, to bym pewnie nie nosiła, bo ja niestety tak mam, że jeżeli mam taką biżuterię, którą muszę zdejmować, to ja jej po prostu nie noszę. Jeszcze z moimi długimi paznokciami jest mi to ciężko zapiąć, rozpiąć, więc tak. Więc się zdecydowałam na taką bransoletkę. Zdecydowałam się, że kupię sobie właśnie same charms i jest nowy charms walizka. Oj, też jest tutaj do góry nogami, czekajcie, może ja go spróbuję wyjąć. Jest to nowy charms. Ja naprawdę nie wiem, czy ten aparat będzie w stanie Wam to pokazać. I to jest taka nowoczesna walizka, taka wiecie, na kółkach, która jeździ, czyli dokładnie taka, jak ja mam z jelonkiem, tak ona wygląda i ona się tu otwiera, no otwórz się. To jest właśnie ten problem. No weź się otwórz, bo ja tu film nagrywam, nie będę się z Tobą męczyć. No nie, nie zrobię tego, słuchajcie. Otwórz się. Teraz sobie, wiecie, paznokcia rozwalę, a tego nie otworzę. Spróbuję użyć pomocy. O, jeszcze kot miał oczy za drzwiami. Cudownie. Teraz będzie, słuchajcie, 5 minut vloga o otwieraniu czerwca. No! Jest! Dobra, otworzyła się. I co tu jest napisane? Ready to explore. Jest różowa w środku. Tego to na pewno kamera Wam nie pokaże. Natomiast tak wygląda ten charms. Jest super.
A tutaj jeszcze ma jakiś taki kryształek, czy tam cyrkonie, czy coś takiego. To jest ten taki z serii dędających. Bardzo profesjonalne określenie, ale jest przepiękny i sobie postanowiłam go dołączyć do kolekcji. Więc to są moje zakupy z Pandory. Pozwólcie, że sobie to odłożę tutaj. Wszystko później sobie pozakładam, żeby to mi nigdzie nie zginęło. No i zakupy z Sephory. Ale jeszcze zanim przejdę do zakupów, to jeszcze Wam chciałam powiedzieć o tych dwóch kremach z Eisenberga, które kupiłam ostatnio i chciałam Wam dać znać, jak się sprawdzają. Ten już Wam kilka razy pokazywałam we vlogach. Jeżeli macie, tak jak ja, skórę taką kapryśną, zaczerwienioną i chcecie sobie ten koloryt wyrównać, to świetny jest ten krem. Naprawdę. Mógłby być bardziej nawilżający, ale to jest mój jedyny zarzut. Natomiast no to, że on tak ładnie działa na to, że moja skóra nie jest jakaś, wiecie, taka zaczerwieniona, nie mam tych wszystkich... Co mi się tutaj z tymi włosami dzieje? Wszystkich jakichś takich plamek, zaczerwienień, to jest dla mnie po prostu zbawienie i jestem bardzo z tego powodu zadowolona. Dlatego, no jak widzicie, zużyłam go już tyle. Niedługo będę w połowie. Bardzo dobry krem, używam go rano i wieczorem. Jestem bardzo zadowolona. I ten pod oczy. Super, jeżeli chodzi o działanie liftingujące. Po raz kolejny mógłby być bardziej nawilżający. Ja jeszcze nakładam na niego, albo pod niego nakładam tą taką maseczkę z Laneige. Albo na niego nakładam inny krem nawilżający. Natomiast działanie liftingujące i takie wygładzające oraz jako krem pod makijaż, pod korektor, rewelacja, ponieważ on się idealnie wchłania. Nic Wam się tutaj pod oczami nie roluje, nic się nie dzieje z makijażem i faktycznie on jakoś tak fajnie te zmarszczki wypełnia i ta skóra jest taka gładka, że też po prostu ten makijaż nie ma się, nie ma tych załamań, więc nie ma się w czym on zbierać. Więc naprawdę powiem Wam, rewelacja. No i też maseczka, której ostatnio używam praktycznie chyba codziennie. Ja już miałam ten produkt i też jest rewelacyjny. Przed wyjściem, pod makijaż, można ją trzymać 5 minut, a można trzymać 15. Można ją robić codziennie, a możecie sobie właśnie codziennie 5 minut albo 2 razy w tygodniu 15 minut ją podtrzymać. No to jest rewelacja. Jeżeli chcecie coś liftingującego i coś, po czym makijaż się super utrzymuje, to polecam. Teraz przechodzimy do zakupów z Sephory. To były moje poprzednie zakupy, to są drugie i już nic nie kupuję, bo naprawdę ostatnio poszalałam, jeżeli chodzi o kosmetyki. To jest też szaleństwo. To jest naprawdę, słuchajcie, szaleństwo. Bo cena tego produktu jest naprawdę, no jest to drogie bardzo. To jest Sisley. To jest Sisley i tu jest napisane tak. To jest liftingująca pielęgnacja twarzy. Daje natychmiastowy i długotrwały efekt. Natychmiastowe działanie napinające sprawia, że rysy twarzy są uniesione. Wzmocnienie ujędrnienia w głębokich warstwach skóry dla uzyskania efektu bardziej napiętej cery. Aplikować jako ostatni krok rytuału pielęgnacyjnego lub dla upiększenia cery w ciągu dnia. I to jest taki produkt, który ja zobaczyłam u Jaclyn Hill i ona to poleca jako bazę pod makijaż. To jest produkt stricte pielęgnujący, natomiast jest to produkt... Jest to ostatni krok pielęgnacji, który używacie pod makijaż. Więc to jest takie idealne dwa w jednym, bo to jest produkt, który ma właśnie liftingować, napinać, ale też na którym super wygląda makijaż. Więc to jest takie dwa w jednym. Powiem Wam, że działa to rewelacyjnie. Naprawdę skóra po tym wygląda przepięknie. Faktycznie on wszystko ładnie tak unosi, napina, liftinguje. Każdy podkład na tym fajnie się trzyma, nic Wam się nie roluje, nic się nie dzieje. Podkład w ciągu dnia bardzo dobrze na tym wygląda. Rewelacja. Wiem, bo używam tego od kilku dni, mimo że to jest tutaj haul, ale postanowiłam
po prostu sobie ten produkt wyjąć i poużywać, żeby Wam nie pokazywać w holu czegoś tak drogiego, jeżeli jeszcze tego nie testowałam. No i tak jak mówię właśnie, to poleca Jaclyn Hill. Ona bardzo tam piała z zachwytu nad tym produktem i ja to w 100% rozumiem i popieram, i no to były dobrze wydane pieniądze. Taki mamy aplikator z pompką. Wystarczy naprawdę niewielka ilość. On ma delikatny, bardzo przyjemny zapach. Uwielbiam używać ten produkt. Uwielbiam i widzę też naprawdę różnicę w tym, jak moja skóra wygląda, i też widzę różnicę w tym, jak potem moja skóra wygląda w ciągu dnia i jak się makijaż na niej utrzymuje. Także no jeżeli macie ochotę na tego typu produkt, jeżeli lubicie Sisley'a, to jestem Wam gotowa polecić ten produkt. Następna rzecz to jest, słuchajcie, zdecydowałam się na Pixi. Wiecie, że mam z tej serii tonik różany, też właśnie taki łagodzący, taki, który ma działać na zaczerwienienia, i zdecydowałam się na, to się nazywa komfortowy żel do oczyszczania i to jest delikatny, łagodzący żel do mycia buzi, po prostu. Zobaczymy. Tonik mi się świetnie sprawdza, bardzo fajnie działa. A nie, on jest zamknięty. Ale nie będę go na razie rozpakowywać, bo muszę jeszcze dokończyć mój stary żel. Natomiast mam go jeszcze troszeczkę i będę używać ten ze szczoteczką Foreo do mycia twarzy, jeżeli nie mam makijażu, albo jako ostatni krok właśnie po demakijażu. To jest produkt z różą i kwiatem rumianku. Właśnie ma być taki łagodzący, ma też tą skórę wzmacniać i zmiękczać. A tutaj jest róża i jeszcze awokado, aloes, rumianek. Może być stosowany do skór bardzo wrażliwych. A, bo tu jest napisane, żeby nałożyć go i wmasować w skórę, a potem dopiero mokrą ściereczką albo wodą go spłukać. Ciekawa technika. Zobaczymy. Tak jak mówię, tonik mi się super sprawdza, więc zdecydowałam się na żel do mycia buzi. Zdecydowałam się też na coś takiego, Lano Lips. To chyba niedawno dopiero weszło z Sephory, o ile ja kojarzę. I to jest Multipurpose Super Balm. On ma w składzie... Gdzie tu mamy skład? Gdzie ty masz tutaj... Słuchajcie, nie widzę składu, natomiast jak czytałam na stronie, to on po prostu ma w sobie czystą lanolinę. A jest! Słuchajcie, składniki. Nie zobaczy tego mój. Tutaj macie, tutaj macie w tym miejscu skład i tutaj po prostu są dwa składniki. To jest lanolina i lanolin oil, czyli pewnie jakiś olej z lanoliny. I to jest produkt, który można używać dla niemowląt, dla skóry podrażnionej, dla skóry z egzemą i tak dalej, i tak dalej. Na łokcie, na usta. No to jest coś takiego, co jest bardzo delikatne, mega nawilżające i można to na wiele sposobów używać. I ja tutaj po prostu mam... Ja mam tutaj na dłoniach dwie takie czerwone plamy, które chyba są po prostu odmrożeniami, bo kiedyś na nartach przy mrozie minus 10 stopni wyszłam z toalety, umyłam ręce, niestety nie było ręczników papierowych, ani nie działały suszarki i tylko tak te ręce, wiecie, wytarłam i potem wsiadłam na wyciąg. I prawdopodobnie chyba mi się po prostu w tych miejscach odmroziły i co jakiś czas mi wychodzą takie czerwone, bolesne plamy. I wiecie co, też użyłam tego raz i słuchajcie, mi to wszystko złagodziło, one zniknęły, więc
No to jest taka malutka tubeczka. To ma 15 gramów. No natomiast jak przy pierwszym użyciu się super sprawdziło i to jest po prostu taki produkt mega nawilżający, mega delikatny, jeżeli macie właśnie jakąś egzemę, problemy ze skórą, coś takiego. Więc zdecydowałam się na to, że ja już teraz muszę się streszczać. Zdecydowałam się jeszcze na produkt taki dosyć nietypowy dla mnie, bo to jest krem do ciała, taki dosyć dosyć drogi też. Ale ostatnio nie wiem, co się stało z moją skórą. Wiecie, że ja zazwyczaj używałam tylko oliwki pod prysznic, natomiast ostatnio mi to nie wystarcza, jest po prostu przesuszone i potrzebuje więcej nawilżenia. I to jest krem, który się nazywa Coco Cabana Cream. I też jest coś takiego, co się nazywa Bam Bam Cream, czy coś takiego z tej samej firmy, z tej samej serii. I oni teraz wypuścili wersję kokosową. Dziewczyny bardzo to na YouTubie polecają. To jest chyba z Brazylii. Nie, to jest. Nie, to jest Made in USA. I to ma być taki super nawilżający krem. Chociaż to jest napisane w Brazylii. Teraz jestem. Tutaj jest coś napisane o Brazylii, a wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych. Ale Sol de Janeiro.com jest adres internetowy, także nie wiem. Krem do ciała typu olej w wodzie po polsku, to jest po prostu napisane. No i tak, tutaj mają być niby 72 godziny nawilżenia, tutaj jest jakiś pocałunek kokosa, bla bla bla, no to ma być jakiś, wiecie, super, super, hiper krem do ciała. Ja się zdecydowałam na tej wersji kokosowej i po prostu go otworzę i wam powiem, jak on pachnie. Ma taki śmieszny słoiczek. Ojej, już czuję. Jak kochacie zapach kokosa, to wam się to spodoba. To jest... O jacie, słuchajcie. No nie no, zapach jest po prostu do zjedzenia. Sobie taką małą ilość. Zapach jest do zjedzenia. Konsystencja też jest super. Ładnie się rozsmarowuje, ładnie się wchłania. Jak to pachnie, to właśnie to pachnie kokosem i tak jakby palonym cukrem, bo tutaj coś było. Niestety nie mam tu w polsku napisane, ale coś tutaj jest tak, Coco Sugar Kissed. No powiem wam, że to po prostu do zjedzenia, zapach, rewelacja. Jeżeli też będzie tak, tak świetnie nawilżał, no to... No przepiękny. Przepiękny. Tyle, kończę, nie będę się już rozgadywać o tym. Dam wam znać, czy też fajnie nawilża, ale super, idealnie się wchłonął i się nie lepi. To jest cudowne, bo ja nienawidzę tych wszystkich lepiących kremów, a to mi się po prostu wchłonęło i... czad! Jak ciasteczko. I szybciutko na koniec dwie rzeczy. Zdecydowałam się na taki zestaw Beauty Blender z takim małym mydełkiem do mycia Beauty Blendera, bo chciałam go mieć po prostu na wyjazdy. Ja miałam już to mydełko z Beauty Blendera i ja uważam, że jest rewelacyjne, że jest najlepsze na świecie, jeżeli chodzi o domywanie i Beauty Blendera i pędzli. Ja próbowałam wielu rzeczy i moim zdaniem nic tak nie domywa. Ja wiem, że mi polecałyście to żółte mydełko z Isany, ten śmierdziuszek. Spoko, ale jak to są takie ciężkie podkłady, na przykład w sztyfcie, albo no takie cięższe korektory, to się nie domywa. Tym mydełkiem możecie po prostu jajko domyć do stanu wyjściowego, że nie ma żadnych plam, jest czyściutkie. No i tu jak widzicie, tu mam po prostu resztki. Więc wzięłam sobie taki zestaw, żebym po prostu miała to mydełko takie małe na wyjazdy. A też zdecydowałam się na dużą, tańszą wersję z Sephory. Ostatnio używam tego jajeczka z Sephory i bardzo fajnie mi się sprawdza, więc pomyślałam, że może też skuszę się na to mydełko.
i zobaczymy. Dam Wam znać, jak ono się będzie sprawdzało, czy będzie tak samo dobre jak Beauty Blender. Dobra, kochani, kończę, bo już mi tutaj miga bateria. Dzięki bardzo, że byliście ze mną. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło.